No to co? Bang, bang, bang. Raz, dwa, trzy. Bam, psz, bum, cwyksz, bum, bum, cwyksz, bum, cwyksz, bum, bum, cwyksz. Jezus Podcast. Witamy serdecznie. Tym razem Paweł Orzech na przeszkadzajkach. Tak, witam serdecznie. Nie wiem, który to jest odcinek. 12? Dobra. Dobra. Może być. Może być 12. 12, poczekaj, robimy jeszcze dzisiaj, sprawdzę. Robimy dzisiaj 12, a jak coś, to się go jakoś tam inaczej puści. Wiesz, jak to jest, Wojtek. No, no tak to jest. Jak już się zrobi ponad 10, to nagle traci się totalnie rachubę. Podobno pierwszych 10 podcastów trzeba ukraść. To jest 12, ponieważ mieliśmy 11 odcinków i jeden odcinek specjalny na Dzień Dziecka, o którym zaraz będziemy mówić. Dobrze, to możesz właściwie o nim zacząć i potem powiemy o kolejnej akcji i przejdziemy przez... Tak zrobimy. No więc jakby nie pozostaliśmy dłużni Dniowi Dziecka i daliśmy trochę czadu. Czad był taki, że pewnie słyszeliście, a jeżeli nie, to zachęcamy serdecznie. Kuzynek Bambo w Afryce mieszka. Tak, ale więcej już nic nie mów. Nie mów nic! Dobrze. Nie spoileruj. Rzeczywiście czytaliśmy bajeczkę, króciutką bajeczkę o Murzynku Bambo. Pojawiła się ona w podcaście Of Mordę, więc zapraszamy serdecznie ofmordę.wordpress.com. Bardzo, bardzo uważam, fajnie nam to wyszło. Featuring Arlena Wittyt odegrała rolę mamuni. Mi się jedna rzecz w tym naszym wierszu nie podobała już, o której nie mówiłem, ale to nie wynikało jakby z naszej winy bezpośrednio, no bo nagrywaliśmy to znowu na Skype, tak na samo jak nagrywamy normalne odcinki, i to słychać niestety. Znaczy, prawdopodobnie ktoś, kto słucha tego wiersza, nie wychwyci tego, moje ucho już to słyszy, że jest ta różnica dźwięku. No jest, Ale niestety to wynikało z tego, że wtedy, kiedy nagrywaliśmy, to nie wiem, czy ja przypadkiem nie wróciłem dzień wcześniej z Gdańska, albo tego samego dnia. Tak, dzień wcześniej i byłeś skatowany, nie było szansy tego nagrać inaczej, ale myślę, że i tak nie jest źle. Bo my chyba o całej akcji dowiedzieliśmy się, jak byłem w Gdańsku, tak? Tak, tak, tak. Wzięliśmy udział. To była bardzo szybka akcja, ale myślę, że bardzo fajnie wyszło. Bardzo różne wiersze i dłuższe opowiadania pojawiły się na 18 podcastach, więc wzięliśmy udział w naprawdę ogromnej, fajnej akcji na Dzień Dziecka. Jeśli będziecie szukać tych wierszy, bo one są w internecie i są na tych wszystkich podcastach, to słyszałem, jest jeden z wierszy, są dwa wiersze, które mi się bardzo podobały, oprócz naszego oczywiście. No. Jeden to jest właśnie Jaśka z mojego filmu Duo. Mm-hmm. Słyszałeś Lokomotywa. Tak. I jest jeszcze z podcastu, nie mam żadnego pojęcia, jak on się nazywa, Ptasie Radio. Ach, tak, Ptasie Radio, super. Produkcyjnie dlatego... bardzo fajnie przyświrowali tam, także warto je znaleźć. No, to prawda. Dobra, to skoro mówimy już o takich jakichś fajnych akcjach, to jest jeszcze jedna akcja, o której chciałbym powiedzieć, o której chcielibyśmy powiedzieć. Tak. Bo to jest akcja 4G. 4G, zabrzmiało szaleńczo. Czyli zabrzmiało jak z Bronxu. Tak, bo to są prawilne mordy z Pragi. Tak naprawdę to nie. Z Warszawy, z Woli, Wilanowa i z Krakowa. Tak. Ale to są prawilne mordy i warto sprawdzić, o co chodzi. A chodzi o to, że na lekkostronniczy.tv/akcja, link będzie w opisie, możecie obejrzeć jakby, czy wysłuchać kawałka, który nagrali chłopacy na Dzień Dziecka i wpłacić pieniądze, czy w jakiś sposób wesprzeć Dom Dziecka w... Kurczę. No, na P. Wiem, że na P. Pawlikowice. Pawlikowice pod Krakowem. Tak, i możecie po prostu wpłacać pieniądze, możecie słuchać kawałka, kupić go w iTunes, czy słuchać go przez Spotify, wtedy też chyba dostaną jakiś fajs. Możecie kupić koszulki na akcja.kapsel.pl. Tak. Całe pieniądze z koszulki idą do tego Domu Dziecka, czyli jak płacicie 40 zł za koszulkę, 40 zł idzie do Domu Dziecka, więc możecie mieć fajny gadżet, fajną koszulkę, jednocześnie wspierając Dom Dziecka właśnie w Pawlikowicach.
Nie chwaląc się, ja już zamówiłem. Moja też do mnie leci. Doskonale. A piosenkę kupiłem dzień przed tym, jak ruszyła akcja. Wow, jesteś niesamowity. Jestem. No nieźle, nieźle. Tak. W tej piosence od razu zaznaczamy, jest ich 4G, ale 2G potrafią śpiewać. Tak, to prawda. I jest tam chyba też jakiś akcent ze mną, bo na końcu w teledysku leci dziś w klubie będzie bang, więc poczułem się, wiesz, jakby wywołano mnie do tablicy. Rozumiem. No. I ta w ogóle to pieśń będzie któregoś dnia. Nie wiem nawet jaka data, ale... Przełom czerwca i lipca będzie wykonywane na żywo. Tak, będzie właśnie i myślę, że musimy to zobaczyć. Tak, prawdopodobnie damy znać chyba wcześniej, jeszcze przed tym, kiedy będzie można zobaczyć chłopaków na żywo. Ja uważam, że to jest super akcja, bardzo fajnie ich wspierać, plus zrobili to naprawdę, naprawdę dobrze. To prawda, teledysk jest mega, mega fajnie zrealizowany. Dobra. Tyle o Dniu Dziecka. Tyle o Dniu Dziecka, przejdźmy do następnych informacyjnych rzeczy. To trochę będzie nudne, jak ktoś sobie będzie mógł sobie to przewinąć. W sensie te wszystkie nasze... Tak, tak. No, zrobimy jeden po prostu. Jeden rozdział informacji. Rozdział, tak. Kolejna rzecz związana jest z poprzednim odcinkiem, w którym był konkurs związany z magnesami. Magnesowami, owszem. Tak. Napisało do nas więcej ludzi niż mieliśmy magnesów, więc niestety paru osób tam musiałem napisać, żeby słuchały uważnie tego odcinka. I dobrze, jeśli słuchają tego odcinka, bo zaraz powiem dlaczego. W każdym razie do wszystkich osób poszły pytania o adresy. Dostaliśmy wszystkie adresy. Wojtek, nie wiem, jak wygląda status tych... Status wygląda tak, że przesyłki będą przygotowane jutro i prawdopodobnie jutro zostaną wysłane, więc wyczekujcie je w następnym tygodniu. Czyli będą wysłane w piątek. Tak. I będą w przyszłym tygodniu, czyli po poniedziałek, po piątku zrobiliśmy, bo wiesz, nagrywamy innego dnia. W zależności od tego, jak tam poczta sobie ogarnie i kiedy nas słuchacie, ale rzeczywiście w tygodniu, w którym będziemy nagrywać odcinek numer 13, wtedy powinniście znaleźć w swoich skrzyneczkach paczuszki od nas. A jeśli słuchacie tego w 2015 roku, bo może nadrabiacie nasze wszystkie odcinki naszego podcastu, to nieaktualne. Nie, zupełnie nie. Zupełnie nieaktualne, zapomnijcie o tym. Albo możecie wyszukać w internecie magnesowy Jesłos Podcast i kto wie, może ktoś zrobi zdjęcie i zostawi potomnym taką pamiątkę. Nie wiem, na przykład 9 months ago, wiesz, zdjęcie są. Dobra. Ale skoro mówimy już o konkursach, skoro jesteśmy przy temacie konkursów, no to nie mogło zabraknąć oczywiście konkursów w 12 odcinku. Ja się trochę boję, wiesz, bo nasi słuchacze się przyzwyczają do tych konkursów. Zaraz się okaże, że więcej mówimy o konkursach niż w ogóle o czymkolwiek technologicznym. Dobrze, ale oj tam. No to jedziemy tam, dobra. Szybko, w sensie... No. Czy może zrobimy to później po... Zróbmy teraz. Dobra. Mamy do rozdania kody do jednego z serwisów, o którym mówiliśmy bardzo, bardzo często. Tak. Mianowicie mamy do rozdania kody w programie partnerskim, no to brzmi źle, ale w serwisie upoluj.ebuka.pl. Znacie ten serwis na pewno. Tak, w serwisie, o którym mówiliśmy wiele razy, który kocham całym sercem. Mam koszulkę upoluj.ebuka, wiesz. I z tyłu ma napisane kobiety wolą łowcy pod chomików. Ale ładne, no. Ładne, bardzo fajne. Tak, więc szybko o co chodzi w konkursie, jak wygląda i co można wygrać. Mianowicie, tak jak mówię, mamy do wydania kody do upolej buka do serwisu. Kody są tylko dla nowych użytkowników, którzy zarejestrują się z naszego linka. Niestety, tak jest, jest warunek wzięcia udziału w konkursie. Ale jeśli wiecie, jeśli macie jakieś konto, możecie po prostu stare usunąć, założyć nowe, tak, tyle, wiadomo. Znacie się na tym, znacie. Tak, mamy do rozdania kody na 500, 400, 300, 200 i 100 punktów, plus dla każdego rejestrującego się z naszego linka będzie 50 punktów, więc jakby każdy coś dostaje. Jeden punkt, ten, który rozdajemy, to tak prawie jakbyście wydali złotówkę w serwisie, więc rozdajemy, wiecie, punkty warte 500 zł, punkty warte tam 400, 300 i 200 i 100. Czyli kupę forsy.
kupę forsy. Tak, no wiesz, grubo, nie? W końcu robimy podcasty, więc dzielimy się hajsem z, nie z YouTube'a. Tak. Tak. Punkty będzie można wykorzystać na kupowanie książek. One są przeliczane potem tak, że 100 punktów to jest złotówka do wydania. Nie musicie kupować książki za te punkty, które macie. Wiem, że na Upole i Boka będą wprowadzane na przykład licytacje, więc będziecie mogli wylicytować sobie taniej książkę. Czyli tam powiedzmy za na przykład 200-300 punktów kupić książkę, która normalnie kosztowałaby was tam tych punktów 3 czy 5 tysięcy. Dodatkowo nie jestem 100% pewien, czy mogę powiedzieć dokładnie wszystko, ale wiem, że, bo te punkty otrzymuje się za to zakupowanie książek w tym serwisie, przez ten serwis. Wiem, że podłączone do tego serwisu, do Upole i Booka, będą papierowe księgarnie. Tak. Nie mogę powiedzieć jeszcze chyba jakie, w każdym razie będą papierowe, więc tak czy siak, jeśli będziecie kupować książki, zdecydowanie bardziej opłaca się sprawdzać je na Upole i Booka niż w normalnych księgarniach, z racji tego, że możecie dostać po prostu punkty. Dobra, ale do rzeczy. Co możecie wygrać i jak to trzeba zrobić? Macie 140 znaków do wykorzystania i przez te 140 znaków musicie opisać jakąś historię. Krótką, taką, wiecie... Tak jak short story. Tak, książka się zaczyna, kończy i ta książka prawdopodobnie około 200 stron, a wy macie tylko 140 znaków, zaskoczcie nas, bierzemy po prostu 5 najlepszych i 5 najlepszych dostanie od nas punkty. Cała reszta dostanie punkty z naszego linku, który też jest w opisie tego odcinka. Tak. Czekamy na wasze opowieści. Na maila. No. konkurs@jesus.pl. Oczywiście. Ja muszę się przyznać, że takich historii już napisałem kilka przynajmniej na Twitterze. Czasem, jeżeli mam jeszcze miejsce, to nie jest takie oczywiste, oznaczam je zwykle hashtagiem VSS albo short story, jeżeli mam dużo miejsca, ale VSS, czyli very short story. I zdarza mi się ująć taką historię w bardzo krótkiej formie i to muszę przyznać, że jest bardzo wymagające, ale później jak nam się uda, bardzo satysfakcjonujące. Ja mogę dać przykład takiej jednej historyki. Pamiętasz, jak właśnie powiedziałem ci, że ej Wojtek, robimy konkurs w następnym odcinku i będzie trzeba coś takiego zrobić? No. Podałem ci przykład historyki, powiem wam też ten przykład historyki. On jest znany, on jest w internecie bardzo długo, no. Ale mi się strasznie podoba, wiesz. Spojrzałem w lustro, odbicie mrugnęło. No proszę. Horror? Hashtag horror? Hashtag creepy. Hashtag pieniądze, hashtag Jesłos podcast, hashtag konkurs. Na przykład. I tutaj zobacz, i 140 znaków wykorzystane i od razu hashtagi i wszystko jest w jednym miejscu. Tak, więc po prostu 140 znaków na napisanie krótkiej historyjki, która im fajniejsza, tym, wiecie, możecie dołączyć zdjęcie, które jeśli liczba znaków będzie zgadzała się w 140. Będę to sprawdzał. Więc... konkurs@jesłos.pl. Czekamy na wasze zgłoszenie, na wasze historyjki. Dla najlepszych dużo, dużo punktów. Dla wszystkich punktów 50 przy zarejestracji z naszego linku. I jeszcze dorzucam swoją historię, którą właśnie znalazłem. Moja historia ostatnia zebrała trochę lajków na Twitterze. Brzmi tak. Zamknęła 50 twarzy Greya, wstała i wyszła z tramwaju. Zarumieniona. Koniec. Dziękuję bardzo. Widzę, że lubisz pisać takie krótkie, miłosne historie, Wojtku. Tak, i to jest prawdziwa historia, którą przeżyłem w tramwaju. Wow. No wiesz, nigdy nie wiesz, co się dzieje w komunikacji miejskiej, a to się działo właśnie. Także ja staram się chwytać rzeczywistość i zamykać ją w 140 znakach. Dziękuję. To jest tak. Na te oklaski zasłużyłem. To jedźmy co, może wreszcie... Jedźmy z tym odcinkiem. Może wreszcie zajmiemy się tym, powiedz mi, ile po minut co to już się zebraliśmy. 16 minut zajęło nam zrobienie najpierw takich rzeczy z poprzednich odcinków, tak? No ale chyba nie jest źle, bo bałem się, że mamy pół godziny już nabite. Nie, dobrze. Jedźmy. Jesteśmy monotematyczni. Prawdopodobnie będziemy mówić o tym samym, o czym mówili wszyscy, ale nie da się o tym nie mówić. Oczywiście. WWDC. Tak. World Wild Developer Conference. No, ja od czego by tu zacząć? Po pierwsze, to w ogóle byliśmy wspólnie na oglądaniu streama z konferencji w chwili i było zorganizowanym zresztą przez chłopaków z iMagazine i Nadgryzionych. I naprawdę
oglądanie było zorganizowane doskonale, jakość obrazu i dźwięku była świetna, każdy, no wszyscy się bawili po prostu super, była darmowa pizza, darmowe browary i w ogóle wszystko było naprawdę bardzo fajne. Także w takich warunkach przyszło nam oglądać. Fajne było to, że mógł przyjść tak naprawdę każdy z ulicy i jeżeli zapisał się na wydarzenie na fejsie, mógł wpaść i po prostu spędzić to takie małe święto sadowników razem z nami wszystkimi i zjeść pizzę oczywiście. Ale było fajnie i właśnie muszę przyznać, że dużo lepiej niż w zeszłych latach, bo w zeszłych latach jakby to oglądanie było organizowane w miejscach, które nie pozwalały za bardzo na taką... Integrację. Na tyle osób i taką integrację, więc... Dwa lata temu, z tego co pamiętam, było w MacLife Cafe, a tam jest no miejsce jest na sześć. Malutkie, na no sześć pewnie. Osób. To jest fajne miejsce, ale no niestety właśnie... Rok temu było w Apple Cafe chyba, tak? Coś tak, nazywa. Tylko że Apple Cafe ma o tyle niefortunny układ, że jest bardzo podłużne i niestety ludzie, którzy są daleko i nie zmieścili się do środka, no to po prostu nic nie widzieli, bo ten ekran był jakby po drugiej stronie totalnie całej kawiarni i no... A w chwili udało się nam usiąść w jednym miejscu właściwie. Mieliśmy ogromny ekran i myślę, że chyba wszyscy byli zadowoleni. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że udało nam się ogarnąć trochę rzeczy na tym spotkaniu, na tym WWDC. Nie powiemy, co z nimi się stanie, ale słuchajcie, kolejnych odcinków Jezus. Tak, a właśnie, no to jeśli mówimy już o tym, co tam się działo, to ja chciałem jeszcze powiedzieć tylko, że nie wiem, czy ta osoba nas słucha, czy nie. Nie wiem. Ale spotkałem, nie wiem nawet, jak ma na imię. Wow. Przywitałem się, ale powiedziałem tylko cześć, super koszulka. No. Bo koleś miał koszulkę Accidental Tech Podcastu. Tą, która do mnie leci od półtora miesiąca, czy od miesiąca. To bardzo szanuję to. Bardzo to szanuję, powiedział, że... ma jeszcze chyba Hypercriticala, czy nie wiem, czy ma. Wow. W każdym razie bardzo szanowałem, bo to prawidłowy człowiek musi być taką stopą koszulką. Mam nadzieję, że nas słucha. A ja mam też taką nadzieję. W każdym razie zorganizowanie było świetnie. Było piwo. Było. Była pizza. No dobrze, ale co było najważniejsze? Najważniejsze było to, co chłopaki pokazali na tej konferencji. Było bardzo dużo, dużo się spodziewaliśmy tak naprawdę po tej konferencji. I no, nie wiem, czy więcej, czy mniej niż pokazali. Ja muszę przyznać, że spodziewałem się, że jednak jakiś sprzęt zostanie pokazany. Jednak to nie pokazał się ten sprzęt, ale wcale nie czuję się zawiedziony. Dobra, to może zróbmy tak. Ułóżmy sobie trzy rzeczy, które najbardziej się podobały ze wszystkich, które zostały zaprezentowane w ciągu całej konferencji. No. Może blokami. Co ci się podobało? Trzy rzeczy najbardziej z nowego OS X-a, nowego iOS-a i z developer staffu. No z tym developer staff, znaczy znajdę coś, ale wiadomo, że no nie jestem deweloperem, ale jestem w stanie, no na tyle jestem geekiem, że będę w stanie powiedzieć jakby, które narzędzia rzeczywiście mają szansę na to, że jakby dostaniemy Ja ci mogę podpowiedzieć. 4000 API. Tak, znaczy widziałem testy Swifta i podobno nie jest aż taki szybki, ale to możliwe, że coś zrobi. Znaczy czytałem po prostu na Facebooku w jakieś benchmarki. No ja widziałem, że koleś, znaczy już pomijając, bo to szybkość języka programowania to jest, wiesz, to jest zmienne, bo no tak, w zależności co tak naprawdę chcesz powiedzieć przez to, nie? Ale ja widziałem już projekt Flappy Birda napisanego w mniej niż 24 godziny. Ja widziałem kod napisany z emoji, tymi emotikonkami. A tak, widziałem, że można. Tak, dobra, to co mi się najbardziej podobało, zacznijmy od tych developer, bo to będzie najkrótsze. Dobrze. Swift? Tak. Bo wygląda prostszy i na przyjemniejszy w życiu. Jeszcze się nie wczytywałem ani w dokumentację, w nic. W sensie wiadomo, nie będę programował, nie? Bez jak. Ale lubię wiedzieć przynajmniej o co chodzi. Druga rzecz, App Store Bundles, czyli to, że możesz sprzedawać teraz na przykład cztery aplikacje
w cenie tam, nie wiem. Ci wspólnie. Tak, no to takie bundle, po prostu paczki możesz sprzedawać. I czyli, czy to oznacza, że Humble Bundle będzie mógł wejść w App Store'a? Nie jestem 100% przekonany. Jeszcze bo to nie musi być jeden deweloper pewnie, nie? Właśnie chyba tak. Okej. Okay. I trzecia rzecz, która mi się najbardziej podobała, to jest rzecz, która najbardziej mi konkretnie się przyda, czyli wbudowany test Lite w App Store'a. Tak, to jest fajna rzecz, rzeczywiście, wszystko za darmo. To jest za darmo, wiesz, bardziej chodzi mi o to, że to jest wreszcie natywna usługa, jakby taka, że wiesz, ja teraz testuję jedną z aplikacji, na którą pracuję i musiałem, wiesz, pisać, musisz założyć tu konto, zalogować się z iPhone'a, UDIDY, coś tamtego, podesłać mi wszystko na maila, tak dalej. A teraz to będzie takie, wiesz, nie będzie żadnego wyjścia z tego procesu aplowskiego, w sensie z tego procesu aplowskiego, będziesz tylko na stronie Apple'a, tylko w urządzeniu i tak dalej. Jeszcze nie jestem super ciekawy, jak to będzie działało, bo tego też jeszcze nie sprawdzałem, bo muszę sobie konto deweloperskie odnowić, ale totalnie mi się to podoba. No okej. Okay. No to ja powiem inaczej, bo jeżeli to są trzy twoje ulubione, to moje trzy częściowo się pokrywają, bo znaczy Swift, no to trudno mi jest coś popowiedzieć, ale bardzo szanuję to, że rzeczywiście jednak język programowania jednak też ewoluuje. To znaczy, że wiesz, no to oni nie siedzieli na tyłku i pracowali nad tym językiem 4 lata podobno, więc wiesz, no to jest fajne. Fajne, bo programiści i nawet podobno ci, którzy nie mieli wcześniej styczności z programowaniem, będą w stanie tego Swifta opanować troszeczkę szybciej niż C++. Objective-C. Przepraszam, Objective-C. I teraz wiesz, no to jest bardzo fajne, oczywiście. Dla deweloperów szacun. Natomiast dla mnie oczywiście największą zmianą i to są wszystkie rzeczy, które pojawiły się, te, które znamy w Androidzie, po prostu. Gadanie między aplikacjami, możliwość szerowania kontentu do aplikacji, która oczywiście wiem, że w iOSie 7 była, ale była bardzo ograniczona, nie wszystkie aplikacje to obsługiwały i jakoś to było tak strasznie naokoło, zresztą rozmawialiśmy o tym już nieraz, to tutaj rzeczywiście to ogarnęli i każda aplikacja będzie mogła to wbudować. Widzieliśmy już pierwsze demo, gdzie tam gościu zrobił zdjęcie po prostu w aplikacji aparat i przerzucił to zdjęcie do VSCOCAM i tam je dalej edytował. Bang, jednym klik, no ile, 2-3 kliknięcia i załatwione. Nie musiał wchodzić do VSCO i tam wybierać zdjęcie z rolki aparatu, tak jak to teraz wygląda. I to było super i uważam, że to otworzy jakby no nieskończenie wiele dodatkowych możliwości i wreszcie sprawi, że iOS nie będzie tak ograniczony, jak dzisiaj jest. To jest fajne. To jest jedna rzecz. Druga, to jest powiązane oczywiście, ale klawiatury. No jakby wiadomo, klawiatura w iOSie jest całkiem niezła. Nie mogę powiedzieć, że jest słaba. Natomiast są amatorzy, nie wiem, na przykład SwiftKey, który już ogłosił, że pracuje nad wersją beta dla iOS-a. I to jest super, bo wreszcie pojawia się możliwość kombinowania z tymi klawiaturami. Zresztą użytkownicy bardzo ich prosili chyba o to i wysyłali maile non-stop, że jednak ta klawiatura to jest dla nich za mało. No i ich prośby zostały wysłuchane i mamy teraz klawiatury zewnętrznych firm. Problemem jest chyba tam dwie lub trzy rzeczy. To znaczy, jeżeli używasz klawiatury tam jakiejś innej niż iOS-owa, to w zależności od aplikacji, aplikacja steruje tym, czy będziesz w stanie zaznaczać tekst i wybrać miejsce, w którym ma się pojawić kursor. Czyli jeżeli zrobisz jakiś błąd, to będziesz musiał, wiesz, cofnąć albo coś tam zakombinować. To może być utrudnione. To wyłapali gdzieś w kodzie, czy tam w manualu w ogóle udostępnionym dla właśnie tych klawiatur. Więc no, to jest jakiś tam minus, ale może to obejdą. A może się okaże, że to faktycznie w ogóle nie jest problem, bo wszystkie aplikacje, które będą wykorzystywały input klawiaturowy, będą to miały po prostu już w kodzie, więc
może się okaże, że to nie problem. Natomiast no, gdzieś pojawiło się takie, wiesz, potknięcie, nie? To były dwie rzeczy? Nie, trzy już, bo Swift to uważam i właśnie te dwie pozostałe rzeczy. I to są z deweloperskich właśnie te. Dobra. iOS teraz czy OS X? Ja bym zrobił iOS-a. A no to jedziesz iOS-a, bo mnie na razie najmniej on, wiesz, rusza, także jedziesz. No, co bo ty widzisz, bo... Bo ja nie. No właśnie, bo ty nie. To są znowu trzy rzeczy, tak? Mhm. Pierwsza rzecz jest połączona troszeczkę OS X iOS, bo to chodzi o dzwonienie i SMS-y. No to samo bym powiedział, no. Druga rzecz też jest trochę połączona, bo to jest ten tryb continuous, tak? To się chyba nazywa? Hands off? Czy coś takiego śmiesznego? Continuity. Nie. Continuity. Tak. Continuity, mhm. Okej. Okay, no. To jest właśnie druga rzecz. No. Która mi się strasznie podoba. I trzecia rzecz, która mi się strasznie podoba, to jest rzecz, której prawdopodobnie Wojtek nie zrozumiesz. Aha. Bo nie używasz iPhone'a, to jest połączenie przez Wi-Fi. W sensie hotspot. No okej. No. Znaczy ja rozumiem, to jest... bo to jest fajne o tyle, że nie musisz nic robić i nic konfigurować, tylko klikasz raz i masz załatwione. Właśnie o tym mówię. To jest jedna z tych funkcji telefonu, których używam strasznie często. Bo nawet nie masz pojęcia, jak często pada mi internet w biurze i muszę się połączyć na telefon po prostu, żeby móc cokolwiek zrobić. No, czasem mi się zdarza. Albo jestem gdzieś, gdzie nie ma Wi-Fi, albo jestem gdzieś, gdzie jest Wi-Fi, które działa strasznie słabo. Mhm. I wbrew pozorom bardzo często przechodzę przez cały ten proces, wiesz, ustawienia, uruchom, podłączę, potem to samo na komputerze, wiesz, podłączę dalej. A tu będę mógł tylko kliknąć raz i będę od razu podłączony do internetu. Ja wiem, dla wielu osób może dawać się, taka pierdoła. Niesamowite, w sensie jaram się strasznie, jej wreszcie, że będzie można zrobić coś tak, że można było zrobić coś tak prostego, tak szybko i to jest strasznie super. Dalej, mówiliśmy o tym Continuity. Właśnie szukam, jak to się nazywa. I to jest, jeśli nie wiecie, o co chodzi, a prawdopodobnie wiecie, bo... Ale wszyscy nasi słuchacze oglądali... Tak. A przynajmniej czytali jakieś podsumowania. Uważam, że to jest absolutnie doskonałe. Moment, w którym siedzę na Safari, tak jak teraz na przykład mam Safari odpalone na głównym ekranie i po prostu biorę telefon, przeciągam i odpalany mam Safari dokładnie z tymi samymi kartami, dokładnie z tym samym zestawem rzeczy, które muszę przeczytać. Wszystko. No. Keynote to samo. No. W sensie ja... Nie wiem, czy jestem w mniejszości, czy jestem w jakiejś bańce, ale naprawdę często robię te rzeczy na telefonie, typu edytowanie dokumentów, ja faktury stary wystawiam przez telefon, bo mam po prostu wszystko w Numbersie, więc wiesz, parę kliknięć i od razu mogę wysłać fakturę mailem po prostu. Więc sytuacja, w której mogę przerzucać się bardzo szybko pomiędzy urządzeniami, czyli pomiędzy iPhone'em a MacBookiem, iPhone'em, czy iPadem, którego teraz już nie mam, iPadem i którymś z tych urządzeń, niesamowite. Plus jest jeszcze jedna funkcja związana z tym continuity, bo to nie jest dokładnie, nie chodzi o to, że nie będziesz mógł kontynuować, ale w tym samym miejscu będzie ci się pojawiała aplikacja związana z twoją lokalizacją. I to pojawiło się na Twitterze jakiś czas później. Ktoś też coś tam wrzucał. Na zasadzie jesteś na przykład w H&M-ie, to w tym miejscu, gdzie normalnie miałbyś tą aplikację od continuity, czyli tą, nie wiem, maila, czy czego aktualnie używasz, będziesz miał tam ikonkę aplikacji z tego miejsca, w którym jesteś, na przykład z H&M-em. Pod warunkiem, że masz ją pobraną. Nie. O. Jeśli nie masz jej pobranej, to ta ikonka, która tutaj jest, będzie linkiem do App Store'a, żebyś mógł od razu tą aplikację pobrać. No, to bardzo fajne narzędzie dla marketerów. Wow. To prawda. I na grubości. Wiesz, to jest absolutnie świetne, tak jak na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie, że to mogłoby tak działać, nie jestem super przekonany, czy to będzie tak działało. No. Ale jesteś na lotnisku, od razu że aplikacja, że na przykład Lufthansa musisz pobrać, możesz pobrać Lufthansa na przykład, więc przeciągasz po prostu, nie ma sobie aplikacji, przeciągasz sobie tą aplikację, otwiera ci się App Store, ściągasz sobie aplikację Lufthansa, możesz wbić sobie bilet, bilet do Passbooka, w Passbooku masz już swój bilet, więc wpadasz na lotnisko,
bez dokumentów, bo ich zapomniałeś, na przykład bez biletu, bo zostawiasz go w domu, mhm. 30 sekund, wiesz, ściągasz, instalujesz, pobierasz swój bilet, masz bilet na telefonie w Passbooku, proszę, koniec. No bomba, bomba. Tylko zastanawiam się, jak to działa, czy to korzysta z Wi-Fi, czy Bluetootha. To, wiesz, kwestia łączności, nie? Jakby jak ono rozpoznaje, że w tej chwili masz coś tam odpalone. No. To jest bardzo dobre pytanie. Mm-hmm. Bo to jest, wiesz, pytanie też, bo na przykład, nie wiem, czy ja, jeżeli mam Hackintosha i powiedzmy, że zainstalowałbym sobie Yosemite, to czy on by rozpoznał, bo jest wpięty w moją sieć domową, czy i na przykład bym miał, wiesz, iPhone'a czy iPada, który też jest w Wi-Fi lokalnym i on w ten sposób to rozpoznaje, bo wiesz, jakby na prezentacji to było tak, że są obok siebie. Wiesz co, ja wiem, jak to może działać. To może działać tak jak beacony. Jak co? Jak beacony. No to Bluetooth. Tak, myślę, że Bluetooth. No to bo słabo, skoro są, bo jak nie mam Bluetootha, to dupa. Masz Hackintosha, więc wiesz, nie powinieneś być wkurzony na to, że kurde, wypuszczono funkcję, nie będzie działała na moim schakowanym coś tam. Nie no wiem, no. Wiesz, tam, ja myślę tylko o sobie. Nie no, ja to rozumiem, ale wiesz, to takie... ukradłem, kurde, nie działa. napiszę do nich list, że słabo. Tak. No, myślę, że po beaconach. Okay. Bo skoro w pobliżu, to prawdopodobnie jest tak, że po prostu jest telefon, wiesz, po Bluetooth sprawdza, gdzie jest jakby klient, nie? A to, że ten Bluetooth musi być włączony, czy wyłączony, wiesz? Włączony, to... włączony cały czas, no, tylko że to jest ten kto low-end. Nosi z... No okej, okay, no ale kto nosi... Nikt. No właśnie. Znaczy ja nigdy. No. Bo się boisz o baterię. To już wiem, już wiem, już wiem. To oznacza, że kolejny iPhone będzie miał dużo większy ekran, przynajmniej 4,7 cala, żeby mieć większą baterię, żebyś nie musiał wyłączać Bluetootha, żeby mieć oszczędność do końca dnia. Dziękuję bardzo. A nie, to super. To znaczy, że duży ekran w ogóle nie ciągnie więcej baterii. Na pewno to nic nie zwróci. Bateria większa wytrzyma. Dobrze. Znaczy... Rozdzielczość zostawią taką samą. I nie będzie żarło. Chcesz się pokłócić ze mną teraz na temat nowego iPhone'a, który będzie za pół roku. Ale w ogóle śmieszne jeszcze przerwę, bo zaraz wrócimy do tych trzech najlepszych rzeczy, ale uwaga, po WWDC, nie wiem, czy to miało taki efekt, ale Witamina powiedziała, że kupuje iPhone'a 6. Ale ja się zupełnie nie dziwię. Też kupuje iPhone'a 6. I powiem szczerze, że i ja się zastanawiam. No bo ja uważam, że jeszcze jakbyś miał Maca, Maca. No. To uważam, w sensie oni pokazali, jak, w jaki sposób można używać, nie tyle można używać, co widać tą koherentność tych wszystkich urządzeń. To jakie, że to jest jedność tak naprawdę, wiesz. Przestaje mieć znaczenie konkretne urządzenie, na którym używasz aplikacji, które są na iOS-ie czy na OS X-ie, to przestaje mieć w ogóle znaczenie. Mhm. Bo wszystkie z tych aplikacji w większości przypadków zaczynają być dostępne cross-platformowo, na takiej zasadzie cross-platformowo, na zasadzie iPad, iPhone, MacBook. Cross-urządzeniowo. No tak, cross-device'owo powiedziałbym. I no skoro cross, no to device, a nie cross-urządzenie, wiesz. No. Multi-urządzeniowo. No to wiesz, tak. Proszę iść along the street, nie? Wiesz. No tak. No i to było bardzo fajne, bo to pokazało naprawdę, że oni nie myślą tak na zasadzie, no dobra, iPhone'a zrobimy takiego super, iPada zrobimy takiego super, a MacBook pójdzie w tą stronę, tylko to jest takie podejście holistyczne, tak? Patrzą na całość, na cały experience, na całą, na to wszystko razem, tak? Dla nich to nie jest tak, że to jest iPhone, to jest iPad, a to jest MacBook. Dla nich to jest tylko jedna całość i różni się mniej więcej wielkością ekranu, tak? Czy systemem, które i tak coraz bardziej się zaczynają do siebie upodabniać. I mi się bardzo podobał ten sposób prowadzenia. I tak jak mówiłem, trzecia rzecz, która mi się najbardziej podoba, udowadnia, że to jest, że to dokładnie mają to podejście, bo oni bardzo dużo mówili o tym, wiesz, jakby no to continuity, że możesz właśnie przełączać się pomiędzy tymi urządzeniami, to jest jedna z tych właśnie rzeczy, która udowadnia, że to mają na myśli. Druga rzecz to jest ten AirPlay, tak, wiesz, no w końcu jest pomiędzy urządzeniami, więc jakby no, możesz... No to było dziwne, że tego nie było wcześniej. To prawda, było dziwne. Znaczy, nie było dziwne, bo wiadomo dlaczego, nie zdążyli wydevelopować.
jakby i teraz to, że połączyli jakby telefony, wiecie, można dzwonić z MacBooka, jakkolwiek śmiesznie to nie brzmiało. No tak. I to jest kolejny dowód na to, że oni myślą właśnie nad tym tak holistycznie, nad całością. I można dzwonić z MacBooka i to jest świetnie wymyślone, świetnie zrobione, mm-hmm. że przez, wiesz, mój telefon leży w domu, on jest w zasięgu wzroku, ale jakbym chciał go teraz użyć, to musiałbym wstać, czego bardzo bym nie chciał zrobić, wiesz, jestem leniwy. A będą... Boże, Apple zrobi nas, z nas takich, kurde, mega grubasów. A jeżeli oni tak dobrze działają na amerykańskim rynku i, wiesz, mają dużą część, to stary, oni poumierają na zawały. Zgłoś do sądu. Napisz. Wysyłam do... pismo do Tima Cooka. Tim, halo? Ty nie wiesz, ty jesteś policja? Chudy, a wszyscy Amerykańcy grubi, a ty jeszcze ich grubisz jeszcze robisz ich grubszych. Halo, policja, proszę przyjechać na Cupertino. bo Cooper zbyt rośnie. Jezus, ale słabo. Jest źle, chyba muszę napić się jakiegoś alkoholu. Albo nie. No, w każdym razie, i rozumiem, że to była trzecia część. Trzecia tak, rzecz. Trzecia rzecz to właśnie SMS-y i dzwonienie przez cross-device'owo, multi-urządzeniowo. Och, tak. Dla to mnie... Cross nie jest multi, powinno być... Na wskroś. Na wskroś urządzeniowo. Tak. Polska, mocno. Mi w iOS-ie... znaczy, właśnie, te bloki są sztuczne, które sobie narzuciliśmy na samym początku podcastu, bo te bloki nie istnieją. Już sam powiedziałeś, że właśnie oni przestali myśleć jako... tak. To jest jeden system, to staje się jeden system. I zwróć uwagę, że mówiłem o tym w poprzednim podcaście, że tak, to zaczyna być jeden ekosystem i dzisiejszy, znaczy tam tegoroczny WWDC pokazało, że chyba bardziej niż każde pozostałe, że tak, to staje się jedna wielka, jeden wielki system i jeżeli masz wszystkie urządzenia nasze, to będziesz się w tym systemie czuł swobodnie, dobrze i będziesz mógł korzystać ze wszystkich jego możliwości. Dlatego też ja, no nie wiem, nie mówię, że porzucę Androida, ale myślę o tym, czy by na przykład jako telefon służbowy nie załatwić sobie iPhone'a 6, jak wyjdzie. Wiesz, na zasadzie chciałbym zobaczyć, czy teraz jak wdepnę troszkę bardziej w świat Apple'a, czy będę się w nim czuł dobrze. Bo dzisiaj jestem tam tylko jedną nogą albo jedną ręką, tak? Że, bo mam iPada i generalnie pracuję w środowisku OS X. Czy to, wiesz, czy iPhone coś w tym zmieni? Na pewno pozwoli mi na więcej. I to mi się bardzo podoba. Trudno mi jest powiedzieć, które z trzech rzeczy mi się najbardziej podobały, bo to właśnie one są bardzo połączone. Dzwonienie absolutnie niesamowicie wygląda. Hotspot Wi-Fi, rozumiem cię, bo w ostatnim czasie biorę udział w testach LTE od T-Mobile'a. W ogóle ten, ja mam taki fajny test do zrobienia, ale nie będę nic mówił. Pokażemy, jak mi się uda wszystko zakończyć te testy, to wszystkim pokażę i będziemy o tym mówić. Natomiast chodzę sobie z telefonem, który dostałem, to jest Xperia Z1 i ona ma non-stop włączony Wi-Fi, właśnie tethering, do tableciku, do Nexusika, bo on ma tylko Wi-Fi, więc jakby wiesz, z automatu mogę sobie chodzić po mieście i korzystać z tabletu. To jest doskonałe połączenie i szczerze, telefon leży w kieszeni, nie włączam w nim w ogóle ekranu i on, mimo tego, że cały czas korzysta z sieci, cały czas udostępnia tą sieć po Wi-Fi, wytrzymuje do końca dnia z dużym luzem, pod warunkiem oczywiście, że jesteśmy w miejscu, gdzie to LTE jest i ma dobry zasięg, bo im gorszy zasięg, to oczywiście ta bateria schodzi szybciej, natomiast jest absolutnie doskonały. Tablecik chodzi praktycznie prawie, że cały czas z włączonym ekranem, bo ja coś tam na nim grzebię i oba urządzenia schodzą mniej więcej podobnie z baterią. Ja wracam do domu i mam 40% jeszcze na obu. I to jest takie wow, nie? Jakby dla mnie to jest szok.
Więc rozumiem korzystanie z tego hotspotu. I tak, no to jest oczywiście drobnostka. No, to jest drobnostka, która tak robi wow, bo fajnie wygląda na konferencji, ale to jest taka rzecz, z której czuję, że ludzie będą korzystać. Bo zobacz, oni nie władowali modemu do MacBooka. I pewnie nigdy tego nie zrobią. Bo oni zakładają, że ty masz tego iPhone'a i on może być tym modemem właśnie dla niego. Problem? Bateria. Ale to zawsze jest problem. Zawsze możesz, wiesz, podłączyć ten telefon kablem do kompa i masz jakby taki dwa urządzenia, które mogą się wspierać wzajemnie. Jeden drugiemu daje baterię czy prąd, a drugi internet. I super, nie? Jakby no to jest doskonałe. Także no oni pokazali naprawdę. I właśnie wrócę jeszcze do tego, że się nie zawiodłem. Nie zawiodłem się dlatego, że to była konferencja dla deweloperów i to zawsze była konferencja dla deweloperów i w poprzednich latach tam zdarzało im się, że wiesz, trochę się gubili, bo z jednej strony zdawali sobie sprawę, że oglądają ją na całym świecie pewnie nie tylko deweloperzy, ale i fani marki, geeki, ludzie, którzy, androidowcy, którzy patrzą i się śmieją, kiedy to Apple wprowadzi rzeczy, które w Androidzie są od wielu, wielu lat. I wiesz, i a to wprowadzi MacBooki, a to iMaki, a to pokazali Maca Pro, wiesz, jakiś filmik. I to było takie rozlazłe. A w tym roku ktoś jakby wziął się do roboty i stwierdzili, nie, robimy to dla deweloperów. Zresztą nawet ten filmik na samym początku, gdzie pokazali takich zwykłych ludzi, którzy opowiadali o tym, że jak wyobrażają sobie deweloperów i dlaczego są im wdzięczni, bo ich aplikacje pomagają im w codziennym życiu. Ale tak właśnie jest. Bez deweloperów by nas tu nie było. Pewnie nie mielibyśmy o czym rozmawiać. I to jest super. To jest super, że Apple stara się to podkreślać i nie wydaje mi się to wymuszone. Oni dobrze zdają sobie sprawę, że właśnie bez tych deweloperów ich cały ekosystem by leżał i kwiczał. Taka drobna różnica między Apple a Microsoftem, nie? Apple wychodzi na scenę, w sensie jakby Apple, Tim Cook wychodzi na scenę, przedtem puszczają film o deweloperach, a on wychodzi, dziękuję, robimy to dla was i dalej. I teraz Microsoft, developer. No ale to już jest stare, no. No ale wiesz, jest taki dysonans, nie wiesz. Thank you, developers. No właśnie. I fajny gest, bardzo mi się podobał ten gest, jak poprosił Tim Cook, żeby wstali wszyscy, którzy mieli cokolwiek wspólnego z produktami, które pokazywali na konferencji, pracownicy Apple'a, i oni tam wstali i wszyscy im bili brawo, wiesz, to trochę był Amway, ale to mimo wszystko było fajne. To było takie poklepanie po plecach. Fajną robotę zrobiliście. Dzięki wam właśnie mogliśmy tutaj pokazać całemu światu, nad czym pracujemy. I to było awesome. Tak, no, ale oni mają takie podejście od zawsze. W sensie takie, nie wiem na ile udawane, a na ile takie szczere. Mm-hmm. Znaczy na ile PR-owe, a na ile szczere. Że to nie jest tak, że tylko jedna osoba pracuje. W sensie, wiesz, zawsze jest dziękuję mojemu zespołowi, nie wiesz. Jasne. Jak opowiada tam Johnny, to mówi we. Tak. Tak, no, to we, jest takie we. Symptomatyczne. Wiesz, nawet jeżeli to jest PR, to nie jest ważne dla nikogo, poza tymi deweloperami, którzy słyszą takie słowa. Jeżeli to sprawia, że im się lepiej pracuje, albo oni się czują docenieni, to wystarczy. To tak. Nieważne, czy to jest ściema, czy oni mają to w dupie, czy wiesz, bo jednak to robią i ludzie czują się dzięki temu lepiej. I to jest super. No, jakby, nie ma znaczenia motyw, ważny jest efekt. I efekt jest fajny, tak przynajmniej ja czuję. Ja uważam, że to było super. No. Dobra, jedziemy jeszcze te komputery, w sensie te trzy. Ja wiem, że to mówiłeś, że to jest sztuczny podział, to jest sztuczny no podział. No bardzo sztuczny, no ja nie wiem, co byś chciał o komputerach teraz. Stara, ale to jest proste. No to jedziesz. Nowy UI, wygląda ładnie. No ładnie. Wiesz, co mi się podoba? Czarna wersja. Wiesz, że ja lubię czarnych. Będzie szybsza. Tak, ja bardzo lubię czarne, wszystko lubię czarne. Mhm. Telefon czarny, teraz Nexus czarny, o Jezu, jaki fajny czarny. Wszystko ma być czarne. I teraz OS X też może być czarny i bardzo mnie to jara.
Słuchaj, no bardzo dużo programów takich twórczych, bo cały pakiet Adobe przecież też jest czarny, czarno-szary, generalnie w ciemnej tonacji. Więc teraz mogę, pracując w Premierce, będę mógł sobie ustawić też cały system czarny. No super, to wszystko się składa. Mi się to podoba. Szybko, ale powiem ci totalnie, co mi się podoba. Więc tak. Nowy Spotlight. No tak, no tutaj trochę zabili Google'a. To nie, ja nie uważam, tak naprawdę nie uważam, że oni zabiją kogokolwiek. Prawdopodobnie nie zabiją, o to chodzi. Ale nowy Spotlight niszczy. Jest, to jest prawda. Jest po prostu doskonały, tak? Jeszcze nie używałem go, ale z tego, co widziałem na filmach, z tego, co po prostu będzie świetny i już się nie mogę tego doczekać. A Spotlight to jest jedna z tych rzeczy, które używam na komputerze co 7, 8, 10 minut, bo to jest naprawdę tak często. Ja mam dokładnie tak samo i muszę przyznać, że ja w ogóle nie klikam w ikonki programów. No. Ja po prostu klikam command spacja, wpisuję pierwsze trzy litery programu, naciskam enter i on jest uruchomiony. Ja nawet nie muszę szukać tego myszką, nic, tylko pyk, 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 pyk i załatwiony. Ja to robię na ślepo i czasami mi się uruchamia ten program, co chcę, ale jakby... Mam SSD. Z drugiej strony ktoś mi ostatnio wypomniał, że denerwowałem się, że znowu zamknąłem Safari. Command Q zamiast Command W nacisnąłem i że przecież mówiłeś w podcaście, że Safari działa tak szybko i masz SSD i Maca. To prawda, ale jak macie 45 tysięcy kart otwartych z filmikami w HTML5 i w Flashu, to już nie jest tak kolorowo. Jak się to wszystko uruchamia, naprawdę potrafi zamówić nawet SSD, nawet Maca tego jakiegoś całkiem spoko. To prawda, to prawda. Dobra, podoba mi się nowy UI. Podoba mi się iCloud Drive, szczególnie z tego, że korzystam z... W sensie kupuję iCloud ten powiększony, a teraz za w sensie $4 miesięcznie za 200 giga. To jest chyba ci wystarczy, co? To jest więcej niż ja mam dysku w komputerze, więc tak, na pewno mi starczy. No. To jest kolejna super rzecz. Continuity, to nie będę mówił tak dalej. Mhm. Safari. Podobno, ja nie korzystam, więc mam w podobno nosie. Ma być, podobno, znaczy powiedzieli, że ma być jeszcze lepiej. Według ludzi, którzy używali, podobno jest jeszcze lepiej. Okay. Ja używam Safari, więc nie mogę się doczekać nowego Safari po prostu. Ja odkąd odkryłem, że do Safari też są wtyczki, widzę AdBlock Plus, czyli najważniejsza wtyczka w internecie, jaka istnieje, to nawet tam mi się zdarza czasem uruchomić, ale jakoś... Nie, no bo to jest, jeśli chcesz przerzucić na Safari, w sensie ty nie chcesz, bo ty masz Androida na telefonie, masz Androida na... No właśnie, no. Ale mi zależy na tym, żeby to było cross-platformowe. Jeśli ktoś będzie chciał się przejść na Safari, mimo tego, że na przykład ma iPhone'a i MacBooka, jak ja miałem, i używałem Chroma, no. Jeśli chcesz się z Chroma przejść na Safari, to proces wygląda bardzo prosto. Wyszukujecie sobie po prostu, jak przenieść zakładki z jednego na drugie. No. I... uruchamiacie Safari, logujecie się do wszystkich swoich rzeczy, których byliście zalogowani na Chromie, zamykacie Chroma i próbujecie siedzieć na Facebooku na Safari. Znaczy, naprawdę, chodzi dokładnie, żeby siedzieć na Facebooku na Safari. I w pewnym momencie, jak zaczniecie chodzić po Facebooku na Safari, zaczniecie otwierać sobie te linki, które wrzucają właśnie znajomi, czy jakieś tam linki do tekstów, do artykułów, do zdjęć, bla bla bla, do filmików, zobaczycie, że macie w Safari tyle kart i będzie tak: kurde, no, chcę to wszystko przeczytać, chcę to wszystko pochłonąć, ale jakbym chciał to teraz, wiesz, przenieść sobie do Chroma, którego już znam, który wiem, jak wygląda i wiem, jak działa, to trochę by mi to zajęło. Cholera, przeczytam to na Safari, a potem już, wiecie, 6 miesięcy później się orientujecie, że macie dalej do Facebooka otwartego po prostu i dalej. Okay. No, tak to działało u mnie. Ja w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że chcę się przenieść, bo scrolling mi się bardziej podobał. Teraz na Chrome jest taki sam, ale bardziej mi się podobał. Plus bardzo nerwowało mnie fakt, że Chrome strasznie zjada baterię. No i nie tylko baterię, ale i zasoby komputera i w ogóle jest strasznie. Nie ma opcji, żebym używał Chroma, kiedy bez Chroma mam 10 godzin na baterii, z Chroma chyba 6 czy 5. W sensie, no to jest, ładnie. To jest dla mnie deal breaker absolutny, żebym... zresztą tak naprawdę Chroma to mam tylko na Nexusie, poza wszystkim. Bo wiesz, no mam iPhone'a, mam Safari, na Macu Safari. Mam jeszcze One'a, którego nie używam w ogóle. Leży tylko gdzieś tam i Nexus. Na Nexusie mam Chroma, ale i tak prawie z niego nie korzystam, bo jeśli chcę coś przeczytać, to wrzucam sobie to do Instapapera, bo tam jest lepszy font. Instapaper, proszę cię.
No, wyszedł Pocket i jest droższy płatnie, żeby niż no, ale po co płacić, człowieniu? Wszystko w pokacie jest za darmo, daj spokój. Kiwarka. O, ale mi potrzebne, bez przesady. O, nie wiem. Nie. Dobra, to inaczej. Archiwum. Należy co? No, żeby mieć pełne archiwum. W sensie, żeby offline'owo sobie czytać? Nie. No, offline'owo nie, no. Byłby system. Żeby mieć archiwum, czyli wszystkie swoje przeczytane teksty, bo on tam się resetuje po pewnym czasie, jeśli nie płacisz. Więc możesz na przykład, wiesz, okazać się, że za rok nie masz tego tekstu, który przeczytałeś teraz, do którego chciałbyś wrócić, co się bardzo często zdarza. No tak, bardzo często, rzeczywiście. Wracanie do tekstów, które już przeczytałem. Może coś z niego potrzebujesz. Mi się zdarzało bardzo często, a w Instagramie za $3 miesięcznie mam te wszystkie funkcje wrzucone do aplikacji. Dolara miesięcznie, dolar, jeden dolar, mordo, 3 złote. No dobrze. Baw się dobrze z Instapaperem. Ja korzystam z Pocket. And I don't care. Pocket jest dla tych... Tak, dla biedaków, wiem. To chciałeś powiedzieć? Nie wiem. Dla studentów. Pocket najlepszy. Instapaper górą. Tak? Mówisz, że Pocket najlepszy? A to koszulka Instapapera była widoczna przez pół sekundy na filmiku WWDC. Aha. Subcio. Przez pół sekundy też miał jakiś pan, który miał z tyłu swój twitterowy nickname i co? I co? I co? I myślisz, że ma dużo followersów teraz? Myślę, nie sądzę. Że napisał do niego follow za follow. Aha. Przerywając tą dyskusję o niczym, chciałbym powiedzieć, że WWDC myślę, że ja bym podsumował tak bardzo krótko. To była bardzo dobra konferencja. Apple wróciło do formy, moim zdaniem. O, a co, jakby nie wrzucili tego, co wrzucili teraz, to co, to tak jak pająk byś powiedział, Apple się skończy. Czytałeś w ogóle? Nie, no, wiesz co, ja nie czytam. Ja nie lubię się denerwować. Ja widziałem tylko nagłówek i stwierdziłem, że wejdę tam. I byłem tam i nawet zrzuciłem na to okiem, ale moment, w którym ktoś pisze w internecie, że Apple się skończyło, bo nie wypuścili na WWDC nowego sprzętu i w ogóle, że nada i jest Apple jest głęboko w dupie, stary, ja wysiadam. Jakiś koleś pół roku temu napisał, że za 60 dni Apple się skończy, nie? To jest dokładnie ten sam styl. A tak, to było doskonałe, to Wojtek, tak. Wojtek wrzucił u siebie, że pisał, że jak nic nie zrobią, to za 60 dni umierają, nie? No tak, tak, oczywiście. No, każdy, kto mówi, że jakaś firma za chwilę upadnie, albo już upada, a jakby no, absolutnie nic na to nie wskazuje, no to jest jakaś bzdura, no wiesz, no to umówmy się. Moim zdaniem Apple bardzo dobrze wykorzystali tą konferencję, pokazali dokładnie te rzeczy, które powinni pokazać na konferencji dla deweloperów. Myślę, że jesień będzie naprawdę ekscytująca, nie tylko ze względu na to, że prawdopodobnie będą nowe iPhone, znaczy będą nowe iPhone, ale prawdopodobnie będzie większy ekran w iPhone'ie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, zobaczymy już wtedy gotowe, zresztą taki zamysł oczywiście, gotowe fajne aplikacje przygotowane do iOS 8 i do Yosemite. Bardzo fajne apki wykorzystujące wszystkie, a przynajmniej dużą część tych opcji, które nam pokazali teraz na WWDC. No i wiesz, no stary, tam jest ponad 4000, kurde, api nowych. To jest w ogóle coś, co... Ja to będę siedział, mówię, to daje po prostu nieograniczone możliwości. No i ja się bardzo cieszę z tego wszystkiego. Mimo tego, że wiesz, korzystam tylko z OS X-a i z iPada, ale tak jak mówię, nie wiem, co będzie na jesień. Może będzie fajnie i kto wie, może będziemy ogarniać iPhone 6. A na pewno Witamina będzie miała iPhone 6. Rozmawialiśmy o tym, czy przypadkiem nie pojedziemy do Drezna dla Beki. Ja myślałem na tym, żeby do Londynu skoczyć. No, Londyn też może być ciekawym miejscem na premierę. Chyba, że wejdą na polski rynek od razu. Nie sądzę. Dzisiaj w centrum byłem i widziałem, iSpot się otwiera. Wow. Half-Life 3 confirmed.
Tak, na pewno. W sensie otworzył się nowy iPod, Apple będzie w Polsce. Tak. W sensie, no właśnie, no to wiesz. Jakby... Gotowałem dzisiaj żurek Half-Life 3, nie? No to oczywiście, no. Także ja jestem przekonany, że nie będziemy musieli nigdzie jechać, kupimy sobie w Warszawie, postoimy w kolejce, będzie śmiesznie. Może będzie tak samo, jak było z premierą 5S-a, że Play zrobi po prostu normalnie sprzedaż, tak jak w Apple Store'ach, bo zrobili tak rok, rok temu. Bardzo fajnie i za ceny po prostu z Apple Store'a. Więc nie przypadł całość. Jeżeli Marcin prostu... Gruszka nas słucha, wiesz, co masz zrobić. Paweł @jesus.pl, Wojtek @jesus.pl. Czekamy na info. Tak, bardzo mi się to podobało w WDC, tak podsumowując. Nie wiem, czy słychać w ogóle, ale kod zaczął strasznie szaleć. Nie słychać. No to dobrze. Bardzo mi się to w WDC podobało, bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo dużo takich małych pierdół, których nikt nie zauważy, ale jak tylko zaczniemy z nich korzystać, to wszyscy zauważą, że Boże Święty, jak ja mogłem bez tego żyć. I to jest tak zwykle z rzeczami, które zrobi Apple, wiesz, a po co mi iPad? Jezu, jak ja mogłem bez tego żyć. I jakby też nie można powiedzieć, że tego nie było nigdy wcześniej. Absolutnie. Oczywiście wiele z tych rzeczy były wcześniej w innych systemach, oni sobie zapożyczają z nich dowolnie. I nie obchodzi mnie to, czy za chwilę posypią się jakieś, wiesz, pozwy i nie wiadomo co. Nie o to chodzi. W technologii chodzi o to, żeby ona była dla nas jak najbardziej użyteczna. I nie chodzi o to, kto wymyślił coś pierwszy. Kogo to obchodzi? Chodzi o to, żeby ludzie, którzy korzystają z Apple'a, mieli bardzo wygodnie, jakby korzystali z niego z przyjemnością i korzystali z tych opcji, które nam daje co roku coś nowego. Super. Ci, którzy korzystają z Androida, korzystają z zupełnie innych opcji, które tam są wcześniej lub później, ale są wprowadzane też nowe rzeczy i częściowo takie, które Apple miał wcześniej. I nieważne, kto miał to wcześniej. Ważne jest to, że to się zmienia i że jest nam coraz wygodniej. End of story. Musiałem to powiedzieć. Podpisuję się. Cieszę się bardzo. To... Na klacie jest miejsce jeszcze. Jeszcze? No. Dobrze, to myślę, że możemy sobie ten temat zakończyć i to będzie oznaczało też, że powoli będziemy pewno kończyć odcinek. No, nawet godzinkami tutaj właśnie wybijamy. Bardzo słusznie, tak. Ale zanim chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Powiedz. Kolejna rzecz troszeczkę organizacyjna. Mianowicie za tydzień, czyli 12 i 13 czerwca, czyli w czwartek i przyszły piątek, w Krakowie odbywa się konferencja Beatspiration. Jest, tak. Będzie. I niestety Wojtka na tej konferencji nie będzie. Nie będzie, bo nie mogę jechać. Ale będę na tej konferencji ja. Więc jeśli chcielibyście zbić piątkę, przywitać się, wypić piwo, kawę czy cokolwiek, to nie wstydźcie się, będę tam się prawdopodobnie pojawiał i trochę chodził i uważam, że chciałem o tym powiedzieć, bo to będzie kolejna okazja, żeby się spotkać. Bardzo dużo osób przyszło na InfoShare do mnie, przywitać się, cześć, słucham. Super. Więc nie mówiłem tego wcześniej, nie? Zapomniałem nie, o tym powiedzieć. Nie, tego nie mówiłem. Teraz mi się właśnie przypomniało, że bardzo dużo osób. Na afterparty było tych osób najwięcej. Aha. W sensie afterparty, które było tak naprawdę pomiędzy pierwszym a drugim dniem InfoShare'a. Mhm. Bardzo, bardzo dużo osób przyszło się przywitać. Świetnie, tak się fajnie, wiesz, fajne uczucie, jak ktoś przychodzi i mówi, że cześć, słucham cię. Więc zrobiło mi się miło i cieszę się, że mogłem z każdym z was porozmawiać chociaż troszkę. Wiem, że kogoś troszeczkę niechcący spławiłem, ale to dlatego, że już byłem tak zmęczony. W sensie, jak było InfoShare, ja nie spałem 3 dni praktycznie. Wow. I mówię, rozmawiam z kimś i mówię, że sorry, wiesz co, mam problem ze skupieniem się. Mhm. I wtedy ktoś myślał, że go tak spowią, a ja naprawdę miałem problem ze skupieniem się, po prostu poczuwałem, że ktoś powtórzył i powiedział wolniej. No tak, no. Ale poza tym myślę, że było fajnie i bardzo, bardzo było mi miło, że mogłem się ze mną spotkać. A jeszcze nie bójmy się tego powiedzieć, jedziesz na Beatspiration jako członek oczywiście Jesus Podcast. Dokładnie tak. No i jak doskonale. Nie ukrywam, że jadę tam również z powodów takich, że to jest związane z branżą, w której pracuję, ale tak, jadę jako
przedstawiciel jest z podcastu jako prasa, powiedzmy. No właśnie, o to chodzi. A to swoją drogą to bardzo, bardzo fajne jest, że nasz podcast po 13 odcinkach jedzie na Beatspiration jako prasa. Bardzo to miłe, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ja też byłem zaproszony, ale niestety musiałem zrezygnować. Ale mam nadzieję, że przywieziesz stamtąd kilka fajnych rzeczy do opowiedzenia. Myślę i mam nadzieję, że tak. Już po 11 odcinkach, wiesz, byliśmy na Google House jako prasa. To brzmi bardzo, bardzo, bardzo. Jest A to się pochwalę, nie? No. To, co sobie powiedziałem, napisałem też na Twitterze, uważam, że warto się tym pochwalić. 500 osób nas subskrybuje tak w RSS-ach. No, 500 osób, ja cię kręcę. To jest naprawdę dużo. Ale każdego odcinka słucha dwa razy tyle. Au! Nice. Tak. Okazuje się, że bardzo, bardzo, bardzo dużo osób słucha nas przez stronę. To jest dla mnie dziwne, ale jakby każdemu jego porno. Szanujemy absolutnie każdego słuchacza. Jeżeli słuchasz nas przez stronę, przez aplikację, przez iTunes, jakkolwiek. Kochamy się tak samo. Kochamy was tak samo wszystkich. A ja kończymy. Ja się biorę za pakowanie magnesów do kopert, żebyśmy mogli jutro je wysłać. Dziękuję ci, Pawle, za dzisiejszy odcinek do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tak, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu bez obsów dodatkowych, sorry za tą, która się zdarzyła teraz, że odcinek wychodzi w piątek, a nie w czwartek, no ale to siła wyższa i niestety zdarzają się takie rzeczy, więc... Zatem odpalaj aplikację, która nazywa się Kizi, zresztą która była na filmiku WWDC na początku. To prawda. To było fajne. Moment, w którym pojawia się Kizi na ekranie, a my z Bodkiem patrzymy na siebie i zaczynamy się śmiać. Dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga. I bum cwyksz, bum bum cwyksz, bum cwyksz, bum bum cwyksz. Jest was podcast. Dziękujemy serdecznie, trzymaj się i dobrej nocy. Cześć i hej.